drodzy Państwo, prosimy o zajęcie miejsc. Witamy Państwa bardzo serdecznie na debacie wyborczej z kandydatami na urząd burmistrza miasta Przasnysz. Nazywam się Przemysław Sawicki i wspólnie z Bogdanem Jaskulskim jako pełnomocnicy komitetów poprowadzimy dla Państwa te spotkanie. Zapraszamy kandydatów. Reprezentującego Komitet Wyborczy Porozumienie Ponad Podziałami pana Grzegorza Grabowskiego. Oraz reprezentanta Komitetu Wyborczego Mieszkańcy z regionu pana Łukasza Chrostowskiego. Na początku pozwolę sobie przedstawić przebieg i zasady dzisiejszej debaty, które zostały ustalone wspólnie przez komitety wyborcze obu kandydatów. Debata składać się będzie z następujących paneli. Będzie ich cztery. Pierwszy, autoprezentacja. Czas dla każdego kandydata to 3 minuty. I tego czasu, i tak te, jak i w autoprezentacji, i w pozostałych pytaniach będziemy się trzymać dość ściśle. Następnie pytania, na które odpowiedzą kandydaci. Na te same pytanie odpowiadał będzie naprzemiennie kandydat jednego komitetu i kandydat drugiego komitetu. Pytania te zostały ustalone wspólnie przez komitety i miały na celu przekazanie spektrum spraw dotyczących naszego miasta. W panelu trzecim kandydaci zadadzą sobie po jednym pytaniu, które zostały przygotowane przez ich komitety wyborcze. I tutaj będzie możliwość dyskusji między kandydatami. Pytanie, 2 minuty odpowiedź, minuta riposty. I w panelu czwartym każdy z kandydatów otrzymuje 3 minuty na podsumowanie debaty i własny przekaz dla Państwa. Pytania zadawane będą według kolejności uprzednio wylosowanej i będą naprzemiennie kandydaci odpowiadać. Szanowni Państwo, komitety wspólnie i jednogłośnie postanowiły, że w czasie każdego panelu nie będą dopuszczane pytania z sali. Możemy przyjąć formułę, że po zakończonej debacie w foyer kandydaci mogą odpowiadać na Państwa pytania. Tyle na temat zasad i przebiegu debaty. Drodzy Państwo, czas na pierwszą rundę debaty. Rozpoczyna pan Grzegorz Grabowski. Prosimy o kilka słów wstępu i autoprezentację. Witam Państwa. Bardzo dziękuję, że Państwo tak licznie przybyliście dzisiaj do Miejskiego Domu Kultury. Nazywam się Grzegorz Grabowski, urodziłem się w Przasnyszu. Tu urodziły się moje dzieci. Ola, która jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego i Mikołaj, uczeń klasy 7. Pozdrawiam dzieciaki. Ja ukończyłem studia teologiczne, studia wychowania fizycznego, następnie studia organizacji i zarządzania, a także studia dla liderów oświaty w Polsce. Wszystkie te sprawy, te studia, które ukończyłem, wykorzystuję w pracy, a także w codziennym pełnieniu różnych funkcji społecznych. Od lat angażuję się w działalność społeczną dla dobra naszego miasta. W 2002 roku zostałem radnym Rady Miasta Przasny z najlepszym wynikiem w mieście. Później przez 3 kadencje byłem radnym Rady Powiatu, gdzie miałem możliwość poznać działalność samorządu powiatowego. Przez 2 kadencje byłem członkiem Rady Społecznej Przasnyskiego Szpitala. Startowałem również w wyborach do Sejmu w 2007 roku, uzyskując dosyć duże poparcie. Od 2004 roku jestem dyrektorem szkoły przy ulicy Orlika 48, gdzie kieruję zespołem 90 pracowników, 700 uczniów i jestem odpowiedzialny za budżet ponad 5 milionów. Za swoją pracę często byłem nagradzany, otrzymałem brązowy i srebrny medal
Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Nagrodę Kuratora, Nagrodę Ministra Oświaty. Działalność społeczną, która w moim życiu się pojawiała, dotyczyła różnego rodzaju zbiórek, akcji charytatywnych. Organizujemy dla młodzieży spotkania z politykami. Organizowaliśmy jedno z największych przedsięwzięć na Mazowszu, 3-letni projekt z firmą ABB. Współpracuję z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, z innymi grupami seniorów, udostępniając im pomieszczenia w naszej szkole na zajęcia sportowe czy też inne. Przez 3 lata byłem trenerem drużyny piłki nożnej Miejskiego Klubu Sportowego. Po tylu latach, proszę Państwa, pracy, doświadczeń zdobytych w samorządzie, doświadczeń zdobytych po świecie, podjąłem decyzję, że chcę wystartować na stanowisko burmistrza Przasnysza. Sądzę, że moje doświadczenie zdobyte przez tyle lat pozwala mi zająć się finansami miejskimi, pozwala mi zarządzać ludźmi, jak również rozwiązywać problemy, które w takim urzędzie na pewno się będą zdarzały. Swoją drogą, powiem Państwu, od dawna myślałem o starcie na to stanowisko, ale zawsze pojawiał się jakiś dylemat, jakiś problem. Po podjęciu decyzji w tym roku zrobię wszystko, żeby zostać burmistrzem miasta Przasnysza. Dziękuję bardzo. Na to samo pytanie odpowie Łukasz Krostowski. Szanowni Państwo, ja chciałem przede wszystkim bardzo serdecznie podziękować Państwu za przybycie. Frekwencja, która dzisiaj jest na sali Miejskiego Domu Kultury, pokazuje, jak ważne wybory przed nami 4 listopada. Pierwsza tura pokazała, że Przasnysz oczekuje zmian. Zarówno pan Grzegorz, jak i ja to kandydaci nowi. Ustępuje obecny burmistrz miasta, pan Waldemar Trochimiuk. Kocham Przasnysz tak samo, jak kochają to miasto Państwo. Dlatego jestem przekonany, że tłumnie pójdziecie do urny 4 listopada, bo po prostu warto zaangażować się w życie społeczne tego miasta i co bardzo ważne i co bardzo istotne, wybrać kierunek, w którym będzie podążało nasze miasto przez najbliższe 5 lat. Jestem rodowitym Przasnyszaninem. To tutaj kończyłem szkołę podstawową, gimnazjum, kończyłem też szkołę średnią. Później trafiłem do Warszawy na studia, gdzie skończyłem SGGW. Zdobyłem tytuł magistra socjologii. Co ciekawe, pisząc pracę magisterską właśnie o wyborach samorządowych w naszym terenie, czyli w powiecie przasnyskim. To, z czego jestem niesamowicie dumny, to Stowarzyszenie Młodzi w Regionie, które założyliśmy kilka lat temu. To dziesiątki inicjatyw społecznych, to zaangażowanie wielu młodych ludzi, które tak naprawdę stworzyło wiele inicjatyw, a dzisiaj doświadczony tymi inicjatywami wiem, jakie potrzeby mają młodzi ludzie w Przasnyszu, ale nie tylko, bo przez swoją pracę zawodową też spotykam się z przedsiębiorcami, spotykam się z pracownikami. Wróciłem do Przasnysza, jestem z tego dumny, uważam, że to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. Założyłem firmę, chociaż wielu mówiło, to się nie uda. Bez układów, bez znajomości nie ma szans. Udowodniłem, że przez 2-3 lata można zbudować markę w Przasnyszu, bo za taką markę uważam Multipunkt. Stworzyłem też Media Przasnysz, serdecznie pozdrawiam wszystkich telewidzów, którzy właśnie nas oglądają. To jest, myślę, taka marka, która promuje miasto nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, bo oglądają nas wszyscy mieszkańcy. Jestem przedsiębiorcą, tak jak powiedziałem, i niezwykle bliskie są mi rzeczy i problemy właśnie młodych ludzi. Dlatego uważam, i to jest priorytet mojego działania na najbliższe 5 lat, jeśli uzyskam urząd burmistrza miasta, żeby powstrzymać emigrację młodych ludzi do dużych miast. Ja uważam, że jest na to bardzo duża szansa, tylko trzeba podjąć bardzo wiele działań, żeby to zrobić. 2806 głosów. Tyle osób zagłosowało na mnie w pierwszej turze. To ogromny kredyt zaufania. Jestem odpowiedzialną osobą i wiem, jak ważne jest to, żeby Państwa nie zawieść. Dziękuję. Przechodzimy do drugiej rundy. Komitety wyborcze wcześniej opracowały tematykę, po której będziemy się poruszać w dzisiejszej debacie. A pytanie zadawane
kandydatom będą dotyczyły zagadnień bieżących, które dotyczą mieszkańców Trzastysza i wizji rozwoju naszego miasta. Jako pierwszy na nasze pytanie odpowie pan Łukasz Krostowski, a brzmi ono: jaki jest stan gospodarczy miasta i jakie pan ma pomysły na jego poprawę? W tym proszę zawrzeć propozycje dotyczące zwiększenia dochodów budżetowych. Panie Grzegorzu, czy wie pan, ile obecnie wynosi dług miasta? Odpowiem państwu, to około 25 milionów złotych. Stąd to niesamowicie ważne wybory tego 4 listopada, bo z jednej strony burmistrz musi inwestować, burmistrz musi udowodnić, że nie może dopaść nas stagnacja gospodarcza, nie możemy zostać w tyle za innymi samorządami, ale z drugiej strony, drodzy państwo, musimy oszczędzać, nie możemy wypuszczać kolejnych obligacji na rok 2030, bo nie tędy droga. Dlatego uważam, że niezbędny jest audyt w Urzędzie Miasta, audyt niezależny, który opublikuje, no i tak naprawdę da nam obraz tego, jak wygląda stan finansów miasta. Uważam także, że niezwykle ważny jest wydział ekspercki rodem z innych miast. W innych miastach to się sprawdziło i taki system też chciałbym przyjąć właśnie w Trzastyszu. Wydział, który zajmuje się tylko i wyłącznie pozyskiwaniem środków zewnętrznych. Zarówno tych krajowych, jak i tych europejskich, bo uważam, że tam jest tak, no, mnóstwo środków możemy wykorzystać i musimy z tego skorzystać. Maksymalne wykorzystywanie środków to jest to, o czym powiedziałem. Drodzy państwo, wkrótce otwiera się nowa perspektywa finansowa, do której musimy być świetnie przygotowani. Ja rozmawiałem z ekspertami, oni są tego samego zdania. Jeszcze w tej perspektywie finansowej możemy uzyskać pieniądze, które przekują się na inwestycje miejskie, których tak bardzo w Trzastyszu brakuje. Współpraca ze starostwem powiatowym oraz z urzędem marszałkowskim to absolutny priorytet w moim działaniu i jestem gwarancją tego, że taka współpraca zostanie zawiązana, nieważne kto zostanie starostą. Ściąganie przedsiębiorców to kolejny ważny punkt naszego programu wyborczego. Ja mogę zagwarantować, że przejadę całą Polskę, żeby porozmawiać z różnymi przedsiębiorcami, tymi małymi, tymi dużymi, żeby ulokowali swoje interesy, swoje biznesy właśnie w Trzastyszu, żeby założyli tutaj swoje firmy, bo firmy w Trzastyszu to płyty z CIT-u, z PIT-u, a to są złotówki do naszego budżetu, złotówki z kolei to albo oddłużanie miasta, albo inwestycje, których nam tutaj tak bardzo brakuje. Kolejna rzecz to śmieci. Doskonale wiemy, co stało się parę miesięcy temu. W mojej ocenie to jest niesprawiedliwe działanie, że rodziny wielodzietne mieszkające w blokach mają aż tak drakońską podwyżkę cen śmieci. Jestem przekonany, że znajdziemy sposób, żeby te podwyżki zatrzymać. Gazyfikacja miasta, coś co rozpoczęło się w Trzastyszu i coś co musi trwać, bo jestem wielkim orędownikiem tego, żeby jak najwięcej osób podłączyło się do sieci gazowej. Imprezy miejskie, ale o tym powiem za chwilę, to też coś, co przyniesie duże dochody, może nie duże, ale konkretne dochody do budżetu miasta. Dziękuję. Powtórzę pytanie, jaki jest stan gospodarczy miasta i jakie ma pan pomysły na jego poprawę? W tym propozycję dotyczącą zwiększenia dochodów budżetowych. Panie Grzegorzu, czas start. Proszę państwa, to jest bardzo popularny temat zadłużenia miasta. Łukaszu, nie wynosi ono 25, a troszkę mniej, 24. Powiedziałem około. Około, tak, z jakimś haczykiem. Stan gospodarczy miasta, proszę państwa, ja oceniam jako stabilny. Owszem, występuje zadłużenie, jednak jest ono na dzień dzisiejszy bezpieczne. Regionalna Izba Obrachunkowa co roku ocenia to zadłużenie. I to nie jest zadłużenie przejedzone, bo to zadłużenie zostało spożytkowane na ratusz, na rynek, na dwie hale sportowe, na bibliotekę, na drogi, na chodniki. Istotą zadłużenia jest, proszę państwa, nie jego wysokość, a zdolność spłaty. I w dzisiejszych czasach, kiedy każdy z nas, może nie każdy, niektórzy z nas zaciągają kredyty, które są nieraz wyższe od dochodu naszego rocznego, ale też je spłacamy. To samo dotyczy jednostek samorządu terytorialnego. Żeby coś zrobić w pewnym momencie, to zadłużenie się kumuluje, jest dosyć duże. Budżet naszego miasta to około 75 milionów, a zadłużeniem, o którym tu wspominał Łukasz, ponad 24 miliony. Na inwestycje miasto Trzastysz przeznaczało 10-15 milionów i tu zgadzam się, jest to za mała kwota. Uważam, że środki na inwestycje powinny być dużo wyższe.
wkład własny do realizowanych projektów, szczególnie ze środków pozabudżetowych, środków z Unii Europejskiej, powinien stanowić ten wkład i przez to by się zwiększyła kwota wydatków inwestycyjnych, załóżmy do 30 milionów, a dochody do kwoty, załóżmy, 100 milionów. Proszę Państwa, wiem, że są takie jednostki organizacyjne, może nie są to duże pieniądze, jak ośrodek sportu, muzeum, biblioteka, szkoły, które mogą pozyskiwać również środki, własne dochody. Ja jako dyrektor szkoły w tym roku uzyskałem kwotę około 40 tysięcy i ta kwota, te 40, załóżmy, tysięcy razy ileś jednostek organizacyjnych może spowodować zmniejszenie kosztów utrzymania danego zakładu. Nie ukrywam też, że myślimy bardzo poważnie o partnerstwie publiczno-prywatnym. To dopiero raczkuje, ale myślę, że w kontekście takiego dalszego czasu poprawi kondycję budżetu i przyniesie i zwiększy dochody. Sytuacji finansowej miasta nie chciałbym polepszać poprzez podwyższenie podatków lokalnych stanowiących główne źródło dochodu. Chcę dążyć do ich nawet zmniejszenia i na pewno to kwestię przeanalizuję. Uważam, że mniejsze obciążenia dla przedsiębiorców to więcej firm, więcej pracowników, więcej firm, więcej pracowników to więcej wpływów do dochodu, do kasy miasta. Podsumowując, proszę Państwa, zwiększę środki na inwestycje stanowiące wkład własny do realizowanych projektów z wykorzystaniem środków pozabudżetowych, wypracuję przez jednostki organizacyjne Urzędu Miasta większe dochody, jak wprowadzę również inwestycje oparte na partnerstwie publiczno-prywatnym. Dziękuję bardzo. Panie Grzegorzu, średnia płaca minimalna to 1530 zł netto. Tyle zarabia przeciętny młody człowiek w Przasnyszu. Proszę powiedzieć, co chce Pan zrobić, jakie działania podjąć, aby powstrzymać migrację młodych ludzi z naszego miasta? Zgadzam się, Szanowni Państwo, że młodzi ludzie wyjeżdżają z Przasnysza ze względu na brak mieszkania, brak, niskie może zarobki, brak pracy i brak pewnie też oferty jakiejś kulturalno-rekreacyjnej, z której mogliby skorzystać. To, co może zatrzymać młodych ludzi, uważam, w mieście, to jest na pewno praca. Pracę tworzą przedsiębiorcy. W bardzo niedługim czasie, jeżeli bym został burmistrzem, na pewno zwołam okrągły stół przesmyckich przedsiębiorców, z którymi ustalimy, jakie mają bolączki, czego oczekują od miasta, co chcą zrobić i wtedy na tej podstawie stworzymy program gospodarczy. Prowadzę wiele zachęt do zatrudnienia młodych ludzi, nawet zwolnienia w podatku. Nie ukrywam, proszę Państwa, że wielką nadzieją i takim kołem zamachowym miała być strefa gospodarcza w Sierakowie. Mam nadzieję, że przy nowych władzach, które w tej chwili się tworzą, ta strefa gospodarcza złapie drugi oddech i będzie miejscem, w którym wielu mieszkańców Przasnysza znajdzie pracę. Będę również starał się przekonać miejskich przedsiębiorców do współpracy z dyrektorami szkół, czyli dyrektorzy szkół tworzą kierunki nauczania w swoich szkołach, oczywiście w szkołach średnich czy branżowych, z których młodzież później może do tych zakładów przasnyskich uczęszczać na praktyki. Po tych praktykach, po ukończeniu szkoły, mogliby zostać przynajmniej niektórzy pracownikami tych zakładów. Niedaleko musimy szukać Chorzele, uczniowie IKEA, bodajże Wielmark, uczniowie po praktykach, po nauczaniu są tam zatrudniani. Z zaciekawieniem też obserwuję projekt powiatu przasnyskiego dotyczący współpracy z Politechniką Warszawską, który się nazywa Poligon Doświadczalny. Myślę, że realizacja tego projektu również wygeneruje w przyszłości nowe miejsca pracy. Drugim ważnym elementem dla młodych ludzi, mamy już pracę, muszą być, proszę Państwa, mieszkania. Mieszkania budowane w formie, jaką podejmie nowa rada, podejmie burmistrz. Myślałem o Mieszkaniach Plus, o formule Towarzystwa Budownictwa Społecznego, czy o mieszkaniach socjalnych i komunalnych, na które są dofinansowania z innych jeszcze środków. Żeby mając mieszkanie i mając, proszę Państwa, pracę, ten młody człowiek oczekuje jeszcze jakiejś oferty, gdzie może spędzić swój czas. Ja uważam, że dopełnienie tych dwóch elementów pracy i mieszkania jest miejski dom kultury, który wymaga pilnego remontu. Chciałbym, tak jak w Makowie, żeby w miejskim domu kultury znajdowało się kino, z aktualnym oczywiście repertuarem, może dyskoteka. Ponownie poczynię starania wspólnie ze starostwem powrotu do myśli o budowie basenu w Przasnyszu.
Chcę rozbudować placę zabaw, stworzyć ścieżki i proszę Państwa, przy podjęciu decyzji przez Starostwo Powiatowe o budowie basenu, myślę, że ta oferta jest bardzo, bardzo bogata i zachęcająca. Powiem tak jeszcze, żeby... Dziękuję bardzo. Na to samo pytanie odpowie pan Łukasz Chrostowski. Ja tylko przypomnę, średnia płaca minimalna netto to 1530 zł. Tyle zarabia przeciętny młody człowiek w Czasnyszu. Proszę powiedzieć, co pan chce zrobić, jakie działania podjąć, aby powstrzymać migrację młodych ludzi z miasta. Szanowni Państwo, pan Grzegorz mówił tutaj dużo o rozwiązań, ale na szczeblu powiatu. Ja się skupię na tych rozwiązaniach miejskich, bo kandyduję na urząd burmistrza miasta Czasnysz. Uważam, że jednym z naszych największych problemów, mówię nas, bo jestem tak samo przasnyszaninem jak Państwo, jest po prostu wyludnianie miasta. Czy wiedzą Państwo, że w ciągu ostatnich 4 lat straciliśmy aż 500 osób zameldowanych w Czasnyszu? To tak jakby w ciągu 4 lat wyemigrowało całe osiedle Witosa. Ja uważam, że to jest jeden z najpoważniejszych problemów, a zatrzymanie emigracji to absolutny klucz, żebyśmy, jeśli spotkamy się za 5 lat, nie mówili, że jest nas tylko 16 tysięcy mieszkańców. Ja jestem, myślę, takim przykładem i będę podążał tą drogą, bo rozmawiam ze swoimi rówieśnikami, że warto wrócić do Czasnysza, warto tutaj rozwinąć swoje skrzydła i samorealizować się w kwestiach zawodowych. No, długo rozmawialiśmy z moimi rówieśnikami, co jest przewagą Czasnysza na przykład nad Warszawą. Ustaliliśmy, że te przewagi są 3, po prostu i to jest niezaprzeczalne. Życie tutaj jest tańsze, życie tutaj jest spokojniejsze, a przede wszystkim wracamy tutaj, żeby założyć rodziny, bo chcemy tutaj jako młodzi ludzie, żeby nasze dzieci wychowywały się w miejscu, które doskonale znamy, żeby uczyły je osoby, tak jak pan Grzegorz uczył mnie, które tak naprawdę uczą też nasze dzieci. Myślę, że to jest niesamowita wartość i z tego powinniśmy skorzystać. Dlaczego? Dlatego tak ważne są szkoły podstawowe i żłobek, który w końcu powstał po wielu, wielu latach w Czasnyszu, jak również przedszkola. Godna praca, oczywiście, dlatego o tym mówiłem, ściągniemy tutaj przedsiębiorców z całej Polski. Będziemy z zainteresowaniem śledzić różne firmy, które poszukują właśnie nowych rynków, nowe otwarcia i będziemy te szanse wykorzystywać. Przez ostatnie 12 lat nie udało się w Czasnyszu stworzyć inkubatora przedsiębiorczości. Uważam, że to jest bardzo duży błąd mijającej władzy i musimy do tego tematu również wrócić, bo inkubator przedsiębiorczości to takie abecadło młodych przedsiębiorców, którzy muszą mieć takie możliwości, jeśli chcą otworzyć firmę. To, co jest równie ważne, to taka sfera kulturalno-rozrywkowa, o którym mówił mój przedmówca. Ja jestem przekonany i mogę to Państwu obiecać. Zrobię wszystko, żeby w Czasnyszu było kino. Kino z prawdziwego zdarzenia, ze świeżym repertuarem, dobrze podpisaną umową z dystrybutorem. Jestem przekonany, że to trzeba zrobić. Skoro Maków Mazowiecki to uczynił, Czasnysz też to uczyni. Kolejnym rozwiązaniem takim rekreacyjnym jest basen. Ja, jeśli obejmę urząd burmistrza, przyjrzę się bardzo szczegółowo, że się planom mijającego burmistrza Waldemara Trochimiuka. 200 tysięcy złotych zapłaciliśmy z publicznych pieniędzy, ale bardzo podoba mi się też rozwiązanie pana Andrzeja Dołęgi, czyli taki sezonowy basen, który w Czasnyszu być może powstanie, z pewnością będziemy do tego dążyć. Dziękuję. Przechodzimy do trzeciego pytania, na które odpowie w pierwszej kolejności pan Łukasz Chrostowski, a brzmi ono: o kierunkach rozwoju decyduje między innymi polityka przestrzenna. Jak pan ocenia dotychczasowe działania władz miejskich w tym zakresie i jakie będą pana priorytety? Szanowni mieszkańcy, mogę zagwarantować Państwu, że nie będzie mojej zgody, żeby powstawała kolejna stacja benzynowa w centrum Czasnysza. Stacje benzynowe powinny być na obwodnicy miejskiej, obwodnicy, której Czasnyszowi brakuje i będę dążył mocno z gminą Czasnysz, starostwem powiatowym i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, żeby taka obwodnica w Czasnyszu powstała. Nie pozwolę też na wycinanie drzew. Uważam, że Czasnysz zasługuje na zieleń i ta zieleń do Czasnysza musi powrócić. Mam mało czasu, więc będę mówił, proszę wstrzymać się z brawami.
Kolejną rzeczą niezwykle istotną jest konsultowanie z mieszkańcami decyzji. Nie może być tak, że 350 podpisów zostaje złożone na ręce burmistrza miasta, a mimo wszystko dochodzi do inwestycji, która jest tak naprawdę nie do zaakceptowania przez mieszkańców. Musimy postawić tutaj na plany zagospodarowania przestrzennego. Ja wiem, że to są rzeczy drogie, dlatego nie można tak naprawdę jednego planu zastępować drugim. Mieszkaniec, jeśli będzie budował dom czy stawiał firmę, musi jasno wiedzieć, że za 5, 10 czy 15 lat będzie w takim, a nie innym sąsiedztwie. To jest niezwykle ważne dla młodych ludzi. Kolejną rzeczą jest tak naprawdę zwiększenie konkurencyjności, jeśli chodzi o rynek deweloperski. Wiedzą Państwo doskonale o tym, że mieszkania w blokach w Przesmyślu są bardzo drogie. W Ciechanowie nawet bloki są tańsze. Jeśli chcemy tutaj ściągnąć młodych ludzi, musimy też zapanować nad tą ceną, jeśli chodzi o zakup własnego mieszkania, bo to jest klucz do sukcesu, jeśli chodzi o powrót młodych ludzi. Zadbamy też o tereny zielone i tereny rekreacyjne. Ścieżki rowerowe, ścieżki do Nordic Walking. Takie coś w Przasnyszu ma prawo i musi powstać. Przasnysz zasługuje na zalew. Jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby ten zalew powstał. Natomiast odwiedzając Państwa w domach, sami mieszkańcy mówili, musimy się spotkać, musimy o tym porozmawiać. No bo ten zalew też musi idealnie wkomponować się w naszą przestrzeń miejską. Ja gwarantuję, że z mieszkańcami w tej sprawie się spotkam. Węgierka to nowa jakość, która na pewno do Przasnysza, która będzie w Przasnyszu. Plaże miejskie, hamaki, to wszystko, drodzy Państwo, można zrobić, tylko potrzeba chęci. Do tego ja te chęci posiadam. Ulice, jestem bardzo przywiązany do pamięci historycznej, dlatego uważam, że ulice, których mam nadzieję będzie bardzo dużo nowych ulic w Przasnyszu, będą nosiły nazwy naszych nieżyjących, bardzo zasłużonych mieszkańców, bo Przasnysz na to zasługuje. W przestrzeni publicznej pojawią się też murale, pojawi się też Przaśnik, czyli taki legendarny nasz założyciel, tak jak ma miejsce to w innych miastach. Także w mojej ocenie, drodzy Państwo, jest dużo do zrobienia. Wykorzystajmy te 5 lat, bo warto. 4 listopada idźmy na wybory i dajmy szansę działać. Przypomnę tylko pytanie. Pytanie dotyczyło kierunków rozwoju polityki przestrzennej. Jak Pan ocenia dotychczasowe działania władz miejskich w tym zakresie? Jakie będą Pańskie priorytety, Panie Grzegorzu? Ja bym tylko się odniósł, że powstała stacja benzynowa, nie wiem czy dobrze czy źle, ale nie miała gdzie indziej, bo nie było jeszcze obwodnicy. Proszę Państwa, ważną sprawą jest polityka przestrzenna miasta, która stworzeniem nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe zapewniała, musi zapewniać drogi, chodniki, ścieżki rowerowe. Musi być uzbrojona, muszą być media. Nie może się zdarzyć, proszę Państwa, że powstają domy, a ludzie po 3-4 latach chodzą i proszą o to, żeby tam ktoś położył asfalt. Musi być ustalona nowa, zgodnie z priorytetami planów zagospodarowania, harmonijna rozbudowa Przasnysza. To wszystko musi wynikać jedno z drugiego. Obecnie w zakresie planowania obowiązuje studium uwarunkowań z 2016 roku i 14 miejscowych planów zagospodarowania. Teraz aktualnie są rozpatrywane 2 plany zagospodarowania, Centrum i Zawodzie, które są, uważam, bardzo ważne dla mieszkańców. Bardzo istotnym dla nas planem zagospodarowania przestrzennego jest plan dotyczący centrum, czyli terenu po PKS-ie tak zwanym, i tam powstanie czy jakiś market, czy powstaną stanowiska dla autobusów, tego jeszcze nie wiemy, ale jest to bardzo ważna rzecz i w bardzo szybkim tempie to powinno być zrealizowane. Uważam, że ilość terenu, która jest przeznaczona w Przesmyszu pod miejscowy plan zagospodarowania miasta, ponad 200 hektarów, jest zupełnie wystarczająca dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. Priorytetami jest powstrzymanie niekontrolowane rozlewanie się miasta, czyli stawiamy gdzieś 2 domy, stawiamy gdzieś 3 domy, później generuje to jakieś koszty, bo trzeba doprowadzić ulicę, trzeba doprowadzić media. W tej kwestii powinna być zgoda, że przeznaczamy tereny pod budowę, powstają tam domy, tych domów jest jakaś określona ilość, że nie generuje to dodatkowych kosztów dla budżetu miasta.
Obserwując dotychczasowe poczynania władz miasta, uważam, że powinno się zwrócić uwagę również na zabudowę wielorodzinną, która nie powinna kolidować z zabudową jednorodzinną. Przykład mieliśmy na Nowodomie jakieś apele na sesjach Rady Miasta dotyczące właśnie stawiania bloków i ich wysokości, ponieważ te bloki powstawały obok domków jednorodzinnych. Tu się zgadzam, bo Łukasz też o tym wspominał. Nie może być tak, że przychodzą ludzie i mówią, że mają domek, byli przekonani, że nie powstanie tam żaden blok. Za chwilę, po 2-3 latach wykupuje to deweloper i powstają bloki po drugiej stronie ulicy. Proszę Państwa, myślę, że po zapoznaniu się z dokumentami miejskimi, bardzo ważną rzeczą w miejscowych planach zagospodarowania miasta jest brak terenów dla przedsiębiorców, brak terenów zakłady pracy. Nieliczne tereny jak ulica Gołymińska to jest trochę za mało. Dlatego uważam, że takie tereny powinno się wyodrębnić, żeby w przestrzeni mogły powstawać nowe zakłady, nowe miejsca pracy. Podsumowując, proszę Państwa, dziękuję bardzo. Panie Grzegorzu, w takim razie kolejne pytanie. Miejski Dom Kultury. Jest on istotnym elementem promocji miasta. Jakie widzi Pan problemy związane z jego funkcjonowaniem i jakby Pan chciał ten stan rzeczy zmienić? Proszę także powiedzieć, jakie ma Pan pomysły na szeroko rozumianą promocję naszego miasta? Stracę czas, ale proszę Państwa, wiadomość z dnia dzisiejszego: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło programy na 2019 rok dotyczące infrastruktury właśnie domów kultury. Czas do 30 listopada. Ja myślę, czy to Pan Łukasz, czy ja, o tym bardzo szybko i pilnie powinniśmy pomyśleć. Miejski Dom Kultury jest kierowany, proszę Państwa, przez dyrektora. Dyrektor, którego pewnie poznamy w niedługim czasie, powiem, że był konkurs, nie wiem jak to w tej chwili wygląda, powinien konsekwentnie budować markę Miejskiego Domu Kultury. Chcę, proszę Państwa, aby ten Dom Kultury wychodził na zewnątrz, szczególnie w okresie wiosenno-letnim, żeby Przesnyski Rynek, Przesnyski Park, Przesnyska Wyspa tętniły życiem. Chciałbym stworzyć coś w rodzaju sceny, na której mogliby występować artyści, mogłyby odbywać się spektakle, mogłyby odbywać się dyskoteki. Utalentowanych wokalistów, nie tylko z Przesnysza, ale głównie byśmy stawiali na twórczość przesnyskich mieszkańców. Kto może występować? Kapela Przesnyska, chór męski, zespół w innym stanie. No, są różne możliwości i każdy może tam znaleźć miejsce dla siebie. MDK, proszę Państwa, powinien być otwarty dla każdego rodzaju sztuki. Uważam, że są też pewne problemy i nie wiem, czy nie powinna odbyć się bardzo szybko debata odnośnie kierunku rozwoju kultury w Przesnyszu. Uważam, proszę Państwa, że problemem są warunki MDK, ale w tym kontekście, kiedy to ministerstwo nam daje taką szansę, te problemy, mam nadzieję, się niedługo skończy. Do MDK-u przeniósłbym szkołę muzyczną, przeniósłbym, proszę Państwa, z ulicy Sadowej. Przeniósłbym również, jeżeli była taka dyskusja, że Starostwo Powiatowe planuje kino 3D na ulicy Sadowej, też do Miejskiego Domu Kultury, żeby była jedna mocna instytucja kultury w Przesnyszu. Co, proszę Państwa, do promocji miasta? Na pewno ta promocja powinna się opierać o przedsiębiorców również, o takie zakłady, jakie mamy w Przesnyszu, Cross, ABB, ZIP i wielu innych. Są to znane marki w Polsce i na świecie. One mogą dużo pomóc Przesnyszowi, mogą rozsławić Przesnysz. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, taki Ride Safari, rajdowy kryterium Orlika, zespół Black Dragons, powrót do tradycji, kiedy w Przesnysz słynął z podnoszenia ciężarów, to są też, czy kolarstwo, to są też, proszę Państwa, zawody i dyscypliny sportowe, które mogą nasze miasto rozsławić. Trzecim fundamentem zapewne jest, proszę Państwa, święty Stanisław Kostka. Postać szanowana, postać lubiana przez młodzież i będąca dla niej wzorem, gdzie do Przesnysza w tej chwili, proszę Państwa, we wrześniu przyjeżdża kilka tysięcy ludzi. Uważam, że jest to bardzo ważna sprawa do wykorzystania. Podsumowując, współpraca z przedsiębiorcami, współpraca, wsparcie organizacji pozarządowych, a także kult świętego Stanisława Kostki jako te elementy, które mogą Przesnysz rozsławić nie tylko na Mazowszu, w Polsce, ale także na świecie. Dziękuję bardzo. To samo pytanie dla pana Łukasza Chrystowskiego. Powtórzę, Miejski Dom Kultury jest istotnym elementem promocji miasta. Jakie widzi pan problemy związane z jego funkcjonowaniem i jakby pan chciał ten stan rzeczy zmienić? Proszę także powiedzieć, jakie pan ma pomysły na szeroko rozumiany problem promocji miasta.
Pan Grzegorz dużo mówił o budynku, ja jednak skupię się na ludziach, bo jeśli mówimy o kulturze w Przasnyszu, to nie można zapominać o ludziach, którzy tą kulturę tworzą. Ja byłem jedynym kandydatem na burmistrza miasta Przasnysz, który spotkał się z ludźmi związanymi właśnie z kulturą. Odbyliśmy bardzo ciekawe, długie spotkanie. Czasami bardzo gorzkie, ale to spotkanie było niezwykle konstruktywne i otworzyło mi oczy na szereg problemów. Szanowni Państwo, musimy wykorzystać potencjał ludzi, którzy od lat tworzą kulturę w Przasnyszu. Nie będzie kultury w Przasnyszu, nawet jeśli będziemy mieli super nowoczesny obiekt, jeśli nie będą tworzeni przez pasjonatów. Takich pasjonatów w Przasnyszu mamy. Jeśli chodzi o budynek, oczywiście. Nie może być tak, że przez ostatnie 12 lat Miejski Dom Kultury nie doczekał się remontu. Oczywiście ta informacja, która została przekazana przez pana Grzegorza, przyjmuje to do wiadomości. Usiądziemy, będziemy szybko szukać rozwiązań, żeby ten obiekt stał się najnowocześniejszym w regionie. Oczywiście, że musi być tutaj kino i jestem też orędownikiem, że kino powinno znajdować się w Miejskim Domu Kultury, tak samo jak szkoła muzyczna. Ja miałem to przyjemność, że prowadziłem taki duży projekt młodzieżowy Obywatele Jutra. Miałem tam przyjemność współpracować z ludźmi, którzy tutaj bardzo często występują. To młode osoby. Powiedziały jasno, występujemy tutaj co roku w różnych konkursach wokalnych, tak naprawdę nie dzieje się z nami nic. Teraz w końcu mamy przykład Mileny Mocek, która gdzieś tam wypłynęła na dużym ekranie i musimy do takiego systemu dążyć, żeby młodzi ludzie rozwijali się jak najbardziej w tych konkursach, które będą miały zupełnie nową jakość w sobie. Drodzy Państwo, ja myślę, że wszyscy byśmy świetnie spędzili czas na Sylwestrze Miejskim. Pierwszym Sylwestrze Miejskim w historii naszego miasta. Nie w tym roku, bo jest za mało czasu, ale taki Sylwester Miejski zorganizujemy za rok i damy przykład jako mieszkańcy, że możemy świetnie bawić się i integrować właśnie tego dnia. Strefa kibica. Kolejna rzecz, która jest standardem w innych miastach. Jeśli Polska awansuje do Euro 2020, daje gwarancję, że taka strefa kibica w Przasnyszu powstanie. Targi ślubne. Kolejna wspaniała inicjatywa, która jest w innych miastach. Miejskie targi ślubne to nie lada atrakcja dla wystawców, ale też dla nowożeńców, którzy będą mogli w jednym miejscu sobie zorganizować ślub. Coś niezwykle ważnego dla naszych artystów, czyli interaktywne wieczory poetyckie. Rozmawiałem na ten temat z artystami, bardzo takiej inicjatywie się przyglądają, czyli transmitowane na cały świat będą dużą innowacją dla wszystkich naszych artystów i pozwolą wejść na zupełnie nowy poziom. Ukwiecenie rynku. Wyprowadziliśmy przy projekcie rewitalizacji zieleń z rynku miejskiego, ale możemy tutaj takie piękne kompozycje kwiatowe zrobić i trzeba będzie to wykonać. Scena miejska również niezbędna inwestycja w naszym mieście. Dziękuję. Dla mieszkańców Przasnysza ważne jest bezpieczeństwo. Jakie działania według Pana należy podjąć, aby poprawić jego stan? No, drodzy Państwo, bezpieczeństwo to jest absolutny klucz, to jest największy priorytet, jaki stoi przed nowym burmistrzem Przasnysza. Ja odwiedzając Państwa w domu, głównie na ulicy, na osiedlu Orlika, na osiedlu Witosa, często właśnie rozmawiałem głównie z naszymi seniorami, jak ważne jest dla nich poczucie bezpieczeństwa. Owszem, na ulicy, na osiedlu Tęczowej czy na osiedlu Starzyńskiego nie mamy problemu z bezpieczeństwem, ale są miejsca w Przasnyszu, gdzie to bezpieczeństwo trzeba zdecydowanie powiększyć. Jak to zrobić? Odważnym inwestowaniem w monitoring miejski. I to w bardzo dobrej jakości monitoring miejski. My z dziennikarzami spotkaliśmy się z komendantem policji w Przasnyszu i myślę, że tutaj jest zielone światło do działania. W Komendzie Powiatowej Policji w Przasnyszu stworzylibyśmy takie pomieszczenie, gdzie można byłoby monitorować przestrzeń miejską. Tam byliby zatrudnieni pracownicy przez Urząd Miasta. Byłoby szybkie reagowanie. Jeśli coś się dzieje, szybko wysyłamy tam patrol policji. Czy wiedzą Państwo, że obecny burmistrz miasta przeznacza tylko 2000 zł na piesze patrole policji? To zdecydowanie za mało. My zdecydowanie podwyższymy tą kwotę, ustalimy trasy, ustalimy miejsca, gdzie takie piesze patrole policji muszą w Przasnyszu się odbywać. Obwodnica miejska, o której mówiliśmy.
jeden z najważniejszych punktów naszego programu wyborczego. Będziemy dążyć, bo to wyprowadzi ruch tranzytowy, wyprowadzi tiry z miasta, a to zwiększy bezpieczeństwo. Oświetlenie wszystkich przejść dla pieszych to również bardzo ważna rzecz, którą trzeba zrealizować. Cykliczne spotkania naszych mieszkańców z policją oraz wypracowanie takiego ścisłego systemu zarządzania kryzysami. To znaczy chodzi mi tutaj, że jeśli pojawia się jakieś niebezpieczeństwo, grasują jacyś złodzieje, to SMS-ami nasi seniorzy otrzymują takie informacje, żeby nie otwierać drzwi. To dużo załatwi spraw właśnie jeśli chodzi o włamania czy rzeczy, które są no, po prostu niebezpieczne. Kursy samoobrony dla naszych mieszkanek to coś, co też pojawia się w innych miastach i musi także pojawić się w Przasnyszu. Oczywiście też kursy związane z udzielaniem pierwszej pomocy oraz bezpańskie zwierzęta. No, o tym rozmawiałem bardzo długo z aktywistami, którzy zajmują się właśnie bezpańskimi zwierzętami. Wypracowaliśmy tutaj szereg działań, które jeśli uda mi się zostać burmistrzem, będziemy konsekwentnie realizować. Dziękuję. Powtórzę pytanie, panie Grzegorzu, rozmawiamy o bezpieczeństwie. Jakie działania według pana należy podjąć, aby poprawić jego stan? Proszę państwa, dla mieszkańców i dla mnie niezmiernie ważna kwestia. Cieszę się to, co pan Łukasz mówił, że tu nie odgrywa rolę przynależność polityczna, ugrupowanie, bezpieczeństwo ponad wszystko dla nas wszystkich. Nie może być sytuacji, kiedy mieszkaniec Przasnysza na przykład wychodząc do sklepu, wychodząc na działkę, idąc do znajomych, może czuć się niebezpiecznie. Takie rzeczy nie powinny w ogóle się zdarzać i to nie powinno mieć miejsca. Rozbudujemy miejski monitoring, to co wspominał pan Łukasz, zapewnimy 24-godzinną obserwację operatora i w razie potrzeby on zainicjuje interwencję policji. Pytanie jest jedno i kwestia taka myślę jeszcze nie do rozwiązania, czy pracownik Urzędu Miasta, załóżmy, może siedzieć i obserwować miejski monitoring, czy to będzie zgodne z prawem. Jako dyrektor szkoły, proszę państwa, w której zainstalowanych jest 36 kamer, mogę dzisiaj stwierdzić jednoznacznie, kamery powodują bardzo dobrą sytuację do rozwoju młodzieży, bo nie ma nic aktu wandalizmu, nie ma jakichś wymuszeń, czegoś. Jeżeli coś się zdarza, proszę państwa, zawsze można też bardzo szybciutko sprawdzić. Będę dążył do stworzenia zespołu do spraw bezpieczeństwa. W takim zespole pracowałem w starostwie powiatowym z udziałem władz miasta, z udziałem mieszkańców i z udziałem służb mundurowych. Będziemy systematycznie omawiali sytuację w mieście, co się dzieje, co trzeba zrobić, bo często ludzie nie wiedzieli nawet z niektórymi sprawami, do kogo mają się zgłaszać. Zadbamy o bezpieczeństwo na drogach. Wiele sygnałów o rajdach samochodowych w mieście, wprowadzenie progów ograniczających szybkość, szczególnie w rynku, takie sygnały do nas docierały. Będę kontynuował również budowę doświetleń przejść dla pieszych, bo uważam, że jest to rzecz bardzo ważna. Nie może się zdarzyć, że w Przasnyszu są miejsca, w których jest po prostu ciemno. Te miejsca muszą być zlikwidowane i muszą być po prostu oświetlone. Będę też dodatkowo wspierał finansowo, dbał o to, żeby były wspierane dodatkowo patrole policji, bo proszę państwa, nie może mieć też zdarzyć się taka sytuacja, że kupiona zabawka świąteczna bożonarodzeniowa na rynku, na drugi dzień ktoś jej zabiera okulary, albo plac zabaw na Wembley, który jest codziennie dewastowany. Te sytuacje nie powinny się zdarzać, ponieważ to wszystko świadczy o tym, że w tym momencie, w tym miejscu coś się dzieje złego, czyli ktoś nie kontroluje sytuacji, która no, wymyka się spod kontroli, ale trzeba właśnie zadziałać i trzeba zrobić wszystko, żeby na przyszłości takie okulary nie ginęły, żeby taki brak zabaw dla dzieci nie był niszczony. Kursy samoobrony, szczególnie właśnie dla kobiet i proszę państwa, edukacja ludzi starszych właśnie odnośnie tych form oszustwa, które teraz są wprowadzane i to są przeróżne. Bardzo ważna walka jest i to dla mnie jest bardzo istotne jako dyrektora szkoły z dopalaczami, narkotykami i przemocą. Realizacja w placówkach oświatowych programów profilaktycznych, proszę państwa, gdzie dzieciaki od najmłodszych lat mogą uczyć się, co można, czego nie można, co jest zdrowe, co nie. Dziękuję. Tym sposobem przeszliśmy do rundy trzeciej. A w niej pytanie od kandydata dla kandydata. Obaj panowie ubiegający się o urząd burmistrza mogą zadać sobie jedno pytanie nawzajem.
Odpowiedź potrwa 2 minuty i będzie czas, minuta na ripostę. Rozpoczyna pan Grzegorz Grabowski. Panie Grzegorzu, jakie pytanie przygotował pan dla Łukasza? Panie Łukaszu, pytanie, które miałem przed chwilą, dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców, wśród wielu zadań, które stoją przed nowym burmistrzem. Pan, kiedy podjął decyzję o starcie, powiedział, że pan nadal będzie śpiewał, nadal będzie pan wykonywał te rzeczy, czyli telewizja, które pan do tej pory robił. Największymi zagrożeniami właśnie dla dzieci są różnego rodzaju używki, a priorytetem z kolei dla miasta, priorytetem dla, uważam, władz miejskich powinna być z tym walka. Ta walka jest określona w miejskim programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii. Pan jako przyszły burmistrz zamierza, jak pan zamierza to realizować, to zadanie, skoro publicznie, jako przekaz artystyczny, pana zespół, jak wierzę pan, są głoszone różnego rodzaju w państwa piosenkach treści. Czuję się dobrze, więc chłopakami piję dziś mądrze, mamy dużo trawy, spalimy więcej. Jadam zioło i piję piwo. Jak mają się te sformułowania do tego, co pan burmistrz w przyszłości będzie... Co pan burmistrz w przyszłości jako szef miasta będzie robił w działalności profilaktycznej? Panie Grzegorzu, myślałem, że będziemy rozmawiać o merytoryce, a widzę, że skupiamy się na rzeczach błahych, ale oczywiście na to pytanie odpowiem. Przekaz artystyczny i artyzm to coś zupełnie innego. Jeśli wchodzimy na scenę, tak naprawdę musimy pokazać ludziom, że to, co robimy, ma sens. Szkoda, że pan tylko takie teksty w piosenkach usłyszał, a nie usłyszał tych dobrych, pozytywnych. Być może nie chciał pan tego usłyszeć. Ja uważam, że jestem dumny ze swojego zespołu, bo hermetyczne grono muzyki reggae w zespole, w którym się znajduje, to marka. My zawsze podkreślamy na każdym koncercie, a gramy ich naprawdę dużo w całej Polsce, że jesteśmy z Przasnysza. Dlatego uważam, że w życiu trzeba mieć pasję. Stąd moja deklaracja, że jeśli zostanę burmistrzem miasta, nadal będę przeprowadzał wywiady z naszymi mieszkańcami, bo uważam, że każdy mieszkaniec powinien mieć swoje 5 minut. To jest niesamowite szczęście do mnie, kiedy przychodzi na drugi dzień po wywiadzie do mnie mieszkaniec i mówi, że ktoś go zaczepił na ulicy, że ktoś powiedział mu, że zainteresowała go jego pasja, może dalej tę pasję rozwijać. Dlaczego uważam, że człowiek, który nie ma pasji, więdnie, a człowiek, który potrafi się realizować, to człowiek niezwykle aktywny. Dziękuję bardzo. Pytanie do pana Grzegorza zadaje Łukasz Kostowski. Ja skupię się na merytoryce. Panie Grzegorzu, w materiałach wyborczych, które są przygotowane przez pana i przez porozumienie ponad podziałami, bardzo mocno zaznacza pan współpracę. Współpracę na linii miasto-starostwo. Chciałem spytać, co zrobił pan przez ostatnie 4 lata jako radny powiatowy, żeby ten konflikt załagodzić? Ja myślę, drodzy państwo, że pewne konflikty są nie do załagodzenia i musi nastąpić pewna zmiana w strukturach pewnych samorządów, żeby ten konflikt można było zlikwidować po prostu. Powiem tak, proszę państwa, są pewne osoby, które decydują o pewnych kierunkach rozwoju danego samorządu, samorządu miejskiego czy samorządu powiatowego. Te osoby odpowiadają za swoją politykę, one kreują tę politykę i one tę politykę jak gdyby podają dalej do radnych. Jak pan się orientuje, byłem radnym porozumienia ponad podziałami w starostwie powiatowym i powiem jedno. Jako radny w starostwie powiatowym przez ostatni czas większość rzeczy, które uważałem, że jest dobra dla powiatu, za większość rzeczy głosowałem. Jedyna rzecz przy poligonie wdrożeniowym wstrzymałem się, bo wydawało mi się, że działka jest sprzedana zbyt dużą zniżką, czyli 80%. Te obowiązki, które wykonywałem w starostwie, uważam, wykonywałem w tym kierunku, żeby jeżeli władze tego powiatu, czyli zarząd, chciałyby się w jakiś sposób porozumieć z miastem, to mogły, a ja w tym ani nie przeszkadzałem, ani nie miałem możliwości, żeby coś tam jeszcze dodać, czy coś zrobić. Władze miasta mają swoją określoną politykę i tę politykę kreuje też burmistrz, rada miasta. Ja nie byłem radnym, byłem tylko dyrektorem szkoły, który zabiega o to, żeby moim dzieciom
uczącym się w mojej szkole żyło się dobrze, żeby miały warunki do nauki takie, jak dzieci w większych miastach. I ja się na tym koncentrowałem, nie koncentrowałem się na byciu jakimś łącznikiem, ponieważ moja rola, uważam, była za mała, żebym mógł takie starania rozpocząć. Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Korzystowski chce ripostę? Oczywiście. Bardzo proszę. Panie Grzegorzu, no w mojej ocenie usłyszeliśmy, że zrobił pan niewiele albo wręcz nic, żeby ten konflikt załagodzić. Konflikt, który przez ostatnie 4 lata, ta wojna Przasnysko-Przasnysko, o której państwo doskonale wiedzą, zatrzymała wiele inwestycji w naszym mieście, wiele inwestycji w naszym powiecie. My mówimy jasne, otwarcie. Koniec z polityką na szczeblu samorządowym. Koniec z układami. Dziękuję. Szanowni kandydaci, czas na podsumowanie. Każdy z was ma 3 minuty na swoją własną, autorską wypowiedź. Rozpoczyna pan Łukasz Rostowski. Drodzy państwo, to co jest niezwykle ważne i istotne na najbliższe 5 lat, to właśnie zakończenie tej wojny Przasnysko-Przasnyskiej. Coś, co tak naprawdę nie pozwalało nam rywalizować na równym stopniu z innymi samorządami. Tam, gdzie potrafiła się władza, mówiąc kolokwialnie, ze sobą dogadać, tam były inwestycje, tam był rozwój. W mojej ocenie w Przasnyszu ta szansa została przez ostatnie lata niewykorzystana. Mamy bardzo dużo do zrobienia, aby w tym konflikcie już po prostu nie trwać. Jestem gwarancją do tego, że będzie tutaj szeroka współpraca i rozwój na takich płaszczyznach, na jakich się tylko da. 2806 głosów. Tyle indywidualnych kredytów zaufania otrzymałem od państwa 21 października. Jestem niesamowicie dumny, że tyle osób zaufało mi i proszę te osoby raz jeszcze, żeby 4 listopada poszły do urn wyborczych. Proszę wszystkie osoby, które oddały na innych kandydatów swoje głosy, aby również zaufały mi, bo będę bardzo ciężko, proszę mi uwierzyć, pracował na to, żeby jeśli spotkamy się tutaj za 5 lat, a ja zostanę burmistrzem, żebyśmy mogli rozmawiać o tym, co udało się zrobić, a jakie kolejne cele mamy jeszcze do osiągnięcia. To będzie dobre 5 lat dla Przasnysza. Będę burmistrzem sprawiedliwym, burmistrzem transparentnym, a przede wszystkim burmistrzem, który konsultuje swoje decyzje z mieszkańcami, bo mam wrażenie, że tego ostatnio nam brakowało i odwiedzając państwa w domach, często zwracaliście mi na to uwagę. Urząd miasta to nie jest urząd miasta burmistrza. Każda złotówka, każdy pieniądz, który jest w budżecie miejskim, to nie jest pieniądz burmistrza, to jest państwa pieniądz. Państwa jako mieszkańców i trzeba o tym pamiętać, a ja jestem gwarancją, że zrobię wszystko, żeby ten pieniądz został dobrze zainwestowany. Mamy pomysł na Przasnysz. Dzisiaj trochę mało mówiliśmy o sporcie, ale o tym jeszcze będę chciał mówić. Zostaję tutaj do samego końca, jeśli ktoś z państwa będzie chciał ze mną porozmawiać po debacie. Jestem do państwa dyspozycji. Bardzo dziękuję za przybycie. Poczułem się trochę niekomfortowo, bo moja ostatnia ulotka, jeżeli pan Łukasz zechciałby zauważyć, to jest na pusto wytłuszczone i zaznaczone, że moja osoba gwarantuje bardzo dobrą współpracę ze starostwem powiatowym i z nowo powstałymi tam władzami. Mówił pan też o strefie gospodarczej. O, ja mówiłem o strefie, a pan mówił, że ja mówię o nie Przasnyszu, tylko o okolicach, ale jeżeli, proszę państwa, strefa gospodarcza by ruszyła i byłyby tam miejsca pracy, to byłyby miejsca pracy nie dla Warszawy, ale dla mieszkańców Przasnysza. Ja dziękuję państwu za to, że zechcieliście tu dzisiaj przybyć. 4 listopada, proszę państwa, to będzie bardzo ważna decyzja. Bardzo ważna data, uważam, w ogóle dla miasta Przasnysz. Państwo zdecydujecie, kto będzie gospodarzem tego miasta. Od tego gospodarza w dużej mierze będzie zależało, jak się w tym mieście będzie żyło, jakie będzie ten gospodarz miał pomysły na zatrzymanie młodych ludzi w Przasnyszu i czy zaufacie jednemu kandydatowi, czy drugiemu. To jest właśnie decyzja tylko i wyłącznie państwa.
Proszę Państwa, ja muszę się odnieść też jeszcze do jednej rzeczy, bo tam cały czas padały słowa o układach, precz z układami, człowiek z układu. Ja nazywam się Grzegorz Grabowski, jestem dyrektorem szkoły i robię wszystko dla mojej szkoły, żeby w tej szkole były komfortowe warunki pracy i żeby rodzice i młodzież mogły w jak najlepszych warunkach zdobywać tam wiedzę. To, że ja znam burmistrza, to, że znam starostę, to, że znam wojewodę, tak samo będzie znał przyszły burmistrz. Kogoś. To są układy, proszę Państwa. Moja córka pracuje w prywatnym banku. Jeżeli mam takie układy, czemu nie pracuję w jednostce sektora publicznego? Zarzucano mi też, że startuję z PPP. Proszę Państwa, czwarty raz startuję z PPP, czwarty raz osiągam bardzo dobry wynik. Czemu przez trzy poprzednie kadencje nikomu nie przeszkadzało, że startowałem z PPP? Startowałbym z ugrupowania politycznego? Czemu z ugrupowania politycznego? I tu się zgodzę z panem Łukaszem. W Szasnuszu nie powinno być miejsca na politykę. To powinniśmy martwić się o nasze miasto, żeby państwu, każdemu z nas żyło się tu po prostu lepiej. Jak mówiłem, proszę Państwa, moim atutem jest doświadczenie. Ja, tak jak w przypadku młodego lekarza, który przychodzi do pracy, zawsze obserwuję osobę bardziej doświadczoną, osobę, która chce czegoś nauczyć tego młodego człowieka. I w przypadku decyzji, kto ma Państwo operować, doświadczony czy młody, Państwo podejmujecie taką decyzję. Szasnysz to też nie jest, proszę Państwa, gra komputerowa. Tam są żywi ludzie. Oni potrzebują pomocy, wsparcia, nieraz tu i teraz. I wychodzę z założenia, bo jestem, uważam, dobrym człowiekiem, żeby patrzeć zawsze na człowieka, na te jego dobre cechy. I proszę Państwa, ja jako burmistrz miasta Przasnysz dałbym to z siebie wszystko, co potrafię robić najlepiej. A jeżeli ktoś mnie zna, to wie, jak wygląda szkoła podstawowa nr 3 w Przasnyszu, co dla tej szkoły zrobiłem i nadal jako burmistrz chciałbym też robić dla wszystkich placówek oświatowych, bo młodzież jest naszą przyszłością. Młodzież, edukacja, to jest wszystko po to, żeby w przyszłości tym dzieciom żyło się lepiej. A my jako władze tych miasta powinniśmy im zapewnić jak najlepsze, proszę Państwa, warunki. Moim marzeniem jest, idąc za rok po Przasnyszu, jeżeli Państwo byście dali mi szansę, byście powiedzieli: dobry gospodarz, dobry człowiek, nie zawiódł nas, zrobił to, co nam obiecał. Jestem, proszę Państwa, doświadczonym człowiekiem. Jestem osobą, która jest gotowa kierować przez najbliższe 5 lat miastem Przasnysz. Na koniec, proszę Państwa, co mogę powiedzieć? Jeżeli Państwo docenicie moją osobę, na pewno się nie zawiedziecie. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, to, jak będzie wyglądała nasza mała ojczyzna przez następne 5 lat, zależy tylko i wyłącznie od nas. Mamy nadzieję, że debatą ułatwiliśmy Państwu dokonanie właściwego wyboru. Oby kandydatom życzymy powodzenia i dużej frekwencji przy urnach. Zapraszamy do rozmów z kandydatami. Będą mogli Państwo osobiście zgłaszać swoje uwagi i porozmawiać o leczących Was kwestiach. Z naszej strony to wszystko. Dziękujemy ślicznie za uwagę.